Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj 11. niedziela zwykła, okresu zwykłego w roku kościelnym. Pan Jezus, kiedy chciał wyjaśnić najbardziej niedostępne dla rozumu ludzkiego tajemnice, mówił, wykorzystując przypowieści, które są wzięte z życia, pokazują tajemnice, takie zwykłe tajemnice z życia, aby w ten sposób tłumaczyć te bardzo zaplątane i tajemnicze sprawy. I właśnie dzisiaj Pan Jezus mówi nam dwie przypowieści o Królestwie Bożym. Słuchajmy się w jedną z nich. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Co to jest Królestwo Boże? Możemy powiedzieć, że Królestwo Boże to jesteś Ty, to jestem ja, to jest każda dusza. Każda ludzka dusza to jest Królestwo Boże. I to Królestwo Boże, czyli każda nasza dusza, każda dusza każdego człowieka rozwija się. Bardziej lub mniej, tak jak święty Łukasz mówi, 60-krotnie, 30-krotnie, 60-krotnie i 100-krotnie. Ale podstawa, o której nie wolno zapominać, że żaden mądry, roztropny rolnik nie będzie oczekiwał owoców, jeśli nie zasieje żadnego ziarna. A tym ziarnem, Pan Jezus mówi, jest Słowo Boże. Zatem, jeśli oczekujemy, że nasze życie duchowe rozwinie się, że my będziemy się duchowo rozwijać, jest koniecznie potrzebny duchowy pokarm. Potrzebne jest to ziarno. Zatem nie ma rozwoju, duchowego rozwoju, jeśli nie będzie przyjęte ziarno, które Pan Bóg każdego dnia sieje, jeśli nie będziemy czytać Słowa Bożego. Jeśli nie będziemy czytać Słowa Bożego, jeśli nie będziemy go rozważać. Jeżeli nie będziemy go nawet, można powiedzieć, przeżuwać i to właśnie i medytować. Jeśli nie będziemy się tym karmić, nie ma innej możliwości. Owszem, czasami ktoś może powiedzieć, ale ja nie czuję, że się rozwijam. Ja czytam Słowo Boże, słucham komentarzy, słucham różnych rekolekcji i nie widzę żadnego owocu. Zatem, czy to w ogóle ma sens? Czy ma sens, można powiedzieć, tracić czas na takie rzeczy, jak nie ma owocu, może lepiej trzeba by było coś robić. Coś fizycznie, coś robić aktywnym. Tu głosić rekolekcje, tam pomóc, nie wiem, w domu starców, tam pomóc jakiejś rodzinie i cały czas coś robić aktywnie. Owszem, jak będziemy robić tylko coś aktywnie, owszem, będą jakieś owoce, ale te owoce będą krótkotrwałe. Dlaczego? Bo nie będzie podstawy, nie będzie fundamentu.
przyjdą jakieś niepowodzenia, przyjdzie jakaś obmowa, przyjdą nasze słabości, będą nasze upadki, będzie jakieś zniechęcenie i będzie klops po owocach. Natomiast jeśli będziemy najpierw zakładać ten fundament, budować fundament, czyli słuchać Słowa Bożego, czytać Słowo Boże, jeśli będziemy się wsłuchiwać w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, to wtedy możemy, tylko dopiero wtedy możemy iść do ludzi. I taka właśnie postawa, taka kolejność będzie wydawała owoce. Owoce w naszym życiu duchowym. I Pan Jezus nam dzisiaj tłumaczy, że właśnie to ziarno jest potrzebne. Ale z tym ziarnem, z tym zasianiem ziarna są związane również inne tajemnice w naszym rozwojem duchowym. Po pierwsze, jak jest napisane, że to nasienie kiełkuje we dnie i w nocy. We dnie i w nocy. I dalej, że nawet rośnie wtedy, kiedy on sam nie wie jak. To znaczy, że tutaj jest, można tak powiedzieć, taki podział w życiu każdego człowieka. Jest dzień, to jest czas, kiedy my aktywnie coś robimy, i jest noc, kiedy przestajemy robić, jesteśmy pasywni. I w życiu duchowym jest również bardzo podobnie. Noc to jest właśnie symbolizuje naszą pasywność, naszą bierność. Często ta bierność wynika z naszych słabości, z naszego grzechu, ale wynika również, to świadczą o tym święci, mistycy, wielcy święci, mistycy, na przykład święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awila, która też miała w swoim życiu duchowe noce, święta matka Teresa z Kalkuty, która 50 lat przeżywała taką noc duchową. Święta Faustyna Kowalska, święty Jan Paweł II, święty ojciec Pio, święty Franciszek z Asyżu, wielu, wielu świętych przeżywało właśnie taką noc, kiedy przeżywali swoją bierność, a Pan Bóg był bardzo aktywny. Ta noc jest potrzebna. To jest czas, kiedy często nie rozumiemy Słowa Bożego, kiedy nie potrafimy się modlić, kiedy jest nam trudno w ogóle się skupić na modlitwie, trudno się skupić nam na mszy świętej, trudno nam w ogóle cokolwiek robić, co jest to związane z życiem duchowym, jakieś praktyki związane z życiem duchowym. Wszystko nam bardzo trudno idzie, nie czujemy żadnego smaku. Bywa nawet tak, że w ciągu takiej nocy nie czujemy obecności Pana Boga, że nas porzucił. Bywa i też również, jak to było w przypadku świętego ojca Pio, świętego Jana od Krzyża, też święta Faustyna Kowalska, że ich posądzono o różne niecne czyny, zachowania, zostali oskarżani o różne rzeczy niesprawiedliwie i to było przyczyną ich cierpienia duchowego. I Pan Bóg dopuszczał takie cierpienia, aby ci ludzie, abyśmy my właśnie
przestali biegać tam i z powrotem w swoim życiu duchowym i żeby właśnie mógł działać Pan Bóg, żeby nas w ten sposób oczyszczać. To my jesteśmy pasywni, bierni, a Pan Bóg jest bardzo aktywny w ciągu tej nocy. Ale w tej przypowieści jest napisane, słyszymy te słowa, że to jest w nocy i we dnie. To znaczy, że ten rozwój duchowy dokonuje się również wtedy, kiedy my jesteśmy aktywni. I ta aktywność nasza też jest potrzebna. Ta aktywność oznacza nasze na przykład postanowienia, nasze właśnie rozważania, nasze rekolekcje, całą pobożność, pobożne praktyki. Oznacza również że my udajemy się do innych ludzi, również oznacza, że walczymy ze swoimi słabościami, ze swoimi też wadami, że staramy się przede wszystkim powiększyć dary, które Pan Bóg w nas złożył, bo z tego też, można powiedzieć, będziemy rozliczani. Tak jak to w innej przypowieści Pan Jezus mówił o talentach. Więc o to mamy przede wszystkim dbać o to, żeby rozwijać to, co jest dobre w nas. I to jest właśnie ten dzień. To symbolizuje naszą aktywność. To nie znaczy, że jak my jesteśmy aktywni, że Pan Bóg jest pasywny i nic nie robi. Nie. To znaczy, że Pan Bóg robi i my z Nim współdziałamy. Ale trzeba jeszcze wspomnieć bardzo ważną sprawę, o czym mówi święty Jan od Krzyża, że wtedy, kiedy my jesteśmy tak zwani pasywni, kiedy my jesteśmy bierni, to nie znaczy, że my nic nie robimy, zupełnie nic. My pozwalamy Panu Bogu, żeby On działał. I to jest właśnie ten nasz czyn, to jest nasz współudział. Kiedy my się, jak można powiedzieć, odsuwamy troszeczkę i dajemy pole do działania Panu Bogu. To jest też to, i to jest bardzo ważne, żeby nie przeszkadzać Panu Bogu w Jego pracy nad nami. I że to, co jest ważne też powiedziane tutaj w tej przypowieści, że On sam nie wie jak. Często będzie tak, że nie będziemy widzieć owoców. Nie będziemy widzieć owoców wiele lat, owoców rozwoju swojego życia duchowego. Może tak być i to może być dopust Pana Boga, bo On widzi, czy dobrze nam pokazać te owoce, czy lepiej je zasłonić. Czasami jest tak, że Pan Bóg nam pokazuje takie malutkie światełko i tam dostrzegamy jakiś dobry owoc, piękny owoc w pracy nad swoim życiem duchowym, ale to taki jakiś moment, żeby nie za dużo, żebyśmy nie wpadli na przykład w pychę. Albo no, Pan Bóg ma swoje drogi. Pan Bóg wie, jak to wszystko robić. I dlatego jest bardzo ważne jest nasze zaufanie Panu Bogu. Mnie się wydaje, że zaufanie Panu Bogu jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w naszym życiu. Zaufać Panu Bogu. I w ciągu tego dnia, a przede wszystkim w ciągu nocy duchowej, nocy ciemnej, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek, albo nawet wydaje nam się, że nic się nie dzieje. I ten fakt, że nic się nie dzieje,
to znaczy, to też znaczy, że coś się dzieje i że Pan Bóg o tym wie i nie tylko wie i teraz patrzy na nas, no zobaczymy, co ty będziesz robić, jak ty się zachowasz, ale że On działa. My często o tym, przeważnie o tym nie wiemy, nie widzimy tego, ale On pracuje nad nami, pracuje razem z nami. I to też jest w przypowieści, żeby nie zapomnieć, to jest bardzo ważne, że nasienie kiełkuje i rośnie. Najpierw źdźbło, potem głos, a potem pełne ziarno w głosie. No jest, można powiedzieć, czas wzrastania, jest czas umierania. Ziarno nie wyda, póki nie obumrze. Ma to swoją jakąś celowość. Nigdy nie ma, że jest najpierw, nie wiem, kłos z ziarnem, a potem źdźbło. Więc no, jest pewna kolejność. Nie da się tego zrobić inaczej. Więc zaufajmy Panu Bogu, że On naprawdę pracuje z nami, że On naprawdę jest, że naprawdę się troszczy. Nie przeszkadzajmy Panu Bogu. Niech On dokonuje cuda w naszym życiu. Niech nas przemienia w siebie. Nie przeszkadzajmy Mu, zaufajmy Mu i bądźmy wierni Jemu. Patrzmy na Niego. Bądźmy wierni też, starajmy się być wierni swoim postanowieniom. Ale jeśli te postanowienia nam nie wyjdą, jeśli znowu jest jakaś klapa, to nie róbmy z tego koniec świata. Nie biczujmy siebie, bo naprawdę nie my jesteśmy zbawicielami świata, nie my jesteśmy zbawicielami samych siebie. Życzę Wam tego zaufania, pełnego zaufania do Pana Boga. Sobie, Wam i sobie i Wam z całego serca życzę. Na te wszystkie dnie i noce rozwoju życia duchowego. Z Bogiem.